To przeniesienie uwagi na oddech to jest tak samo jak przenoszenie uwagi na przykład na przyrodę. Jeśli kontaktujemy się z naszym oddechem, to jest jakby to samo, co się dzieje, kiedy patrzymy na przyrodę, na drzewa, na zwierzęta, na cokolwiek. To nie jest tak bardzo zaangażowane w myślenie jak ludzie. Jeśli patrzymy na drzewo, to ono po prostu jest. Tak w milczeniu. Ono po prostu jest. Czy nawet patrzymy, jak wzrasta kwiat, co się dzieje. To się dzieje. Nie, kwiat się nie zastanawia, czy będę raz urósł w prawo, czy w lewo. Co z tym zrobię? I dlatego często właśnie o tym mówi się o tym oddechu, bo to jest takie bezpośrednie. Można to zobaczyć bezpośrednio. Co się dzieje ze mną, z moim samopoczuciem, kiedy jestem z oddechem? To nie jest tylko zabranie uwagi z myśli. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, wchodzę w stan naturalny, który jest zawsze. Czy myślenie się wydarza w tym? Nasze ciało musi znieść nasze myślenie i stres związany z tym myśleniem. Nasze ciało radzi sobie z tym między innymi poprzez oddech. Czyli jeśli widzicie, że ten oddech jest porwany, jest spięty i tak dalej, może jest od razu natychmiast przeniesienie do tego, że musi się coś dziać w tym momencie w systemie nerwowym człowieka czy w głowie. Takiego, co nie pozwala mu się ciało rozluźnić. Dlatego nawet w jakiejś chwili stresów ludzie często mają taki odruch zrobienia czegoś takiego. Bo to jest system po prostu obronny organizmu przed natłokiem tego wszystkiego, co temu organizmowi cały czas wkładamy. Co się dzieje. Czasem nie jest to proste, ale bywa, że to jest pomocne, tak jak nie wiem, ktoś tutaj z Was mówi. I nasze ciało oddycha we śnie, oddycha, czy jesteśmy spokojni, czy nie, ono cały czas jest. I to życie w taki sam sposób jest, tylko się cały czas zmienia z jednej formy w drugą. Ten oddech jest, kiedy jest spokojny, on niczego nie chce. Ani niczego nawet nie próbuje powiedzieć. Przyjmuje to, co jest, takim, jaki jest. To są piękne. Naturalne. Można powiedzieć w sumie też, że pięknie. Jak w zderzeniu z tym, mogę coś powiedzieć? No tak. Czyli właśnie w zderzeniu z tą naturalnością oddechu i tym, że on się wydarza, że jest cały czas, że trwa. To teraz sobie myślę, w takim zderzeniu z moim umysłem widzę, jaki umysł jest krnąbny, jak się stawia. Bo właśnie wspominałam, że w poprzednim satsangu zasnęłam. No tak ciało potrzebowało i to było bardzo rozkoszne. Naturalne. I takie, no tak, a ty już chciałaś się ukarać za to, że zasnęłaś na satsangu? Już pod koniec sam się po to tu przyjechałaś, żebyś spał. Możesz sobie potem pospać? I po prostu i już sobie tak dałam kość tym, że potem zaczęłam się tak nakręcać i to jest śmieszne, bo to tak narasta warstwami, tak? Potem tak. Tu przyjechałeś, żeby spać i jestem zła na siebie. Boże, nie miałam być zła na siebie, przecież miałam być na siebie taka wyrozumiała, to jest takie naturalne. I już tak, Boże. Czyli weszłaś w to kółko, które bardzo dobrze znasz. Tak. I ono się zaczęło od jednej myśli. Powinnam być czujna, powinnam być uważna na sobie.
To nie będzie piątki. Dopis w ręce, tutaj notatnik, a ja śpię. Widzę, jakie to jest szaleństwo właśnie w porównaniu z oddechem, który płynie. Po prostu jest taki, jaki jest. I czy my, zobaczcie, jeszcze dalej, idąc z tą metaforą oddechu, idąc dalej. Czy my mamy wpływ na to, czy ten oddech jest, czy go nie ma? Na szczęście. Że to pytanie można pociągnąć naprawdę radykalnie. I to pytanie można rozciągnąć nawet na wolną wolę, nasze sprawstwo. Możecie zarządzać oddechem? W jakimś stopniu, przez tak? Chwilę. W jakimś stopniu. Ale nawet jeśli robicie to przez chwilę, to już jest za późno. Tak naprawdę to, co ty robisz, jest reakcją już na to, co się wydarzyło. Nam się wydaje, że to my tym oddechem w tym momencie sterujemy. Ale to, że jesteś tutaj w tym miejscu, jest wynikiem iluś tam zdarzeń, które się na siebie złożyły, iluś tam uwarunkowań i tak dalej, nieważne, które doprowadziły cię do tego miejsca. I gdzie tutaj jest ten element tego twojego sterowania nawet oddechem? Mówisz to, co słyszysz. Przepraszam, że się wtrącę, ale już kilka lat temu naukowcy stwierdzili, naukowo udowadniając, że mózg na kilka sekund, ułamków sekund przed naszym świadomą myślą już podjął decyzję. Dokładnie w tej chwili próbuję o tym powiedzieć. Wolna wola to jest złudzenie. Tak naprawdę jest to reakcja na to, co się już wydarzyło. Kiedyś o tym rozmawialiśmy. Że wszystko się już wydarzyło. A my po prostu reagujemy na to, co się już wydarzyło. To jest ten... To znaczy, że tworzymy iluzję teraźniejszości. Tworzymy iluzję ja. Bo mam w sobie takie przekonanie, tak idę, niosę to ze sobą, swoją iluzję, z którą chciałabym się rozstać, żeby się przebrzmiało. Cały czas jakby to steruje, ja oczywiście nadaję temu moc, ale nie umiem się jakby od tego wyzwolić. Chodzi o ten lęk, ten strach, ten bycie odrzuconą, niechcianą, o ten pierwotny strach, który dotyka każdego z nas. Mhm. I dobrze, teraz w tej chwili czujesz ten strach? Ja go czuję cały czas. Mhm. Gdzieś podświadomie i on jakby usiłuje, mój umysł, moje ego usiłuje mnie tym właśnie sterować, że bez względu na to, w którym miejscu jestem, jak bardzo uduchowionym, w jakiej medytacji, i tak pojawiają się zawsze myśli wytrącające, przypomnienia z mojego życia, mhm, które pokazują mi, popatrz, ale wcale tak nie jest, tak jak tutaj Ania mówiła o karaniu siebie. Tak samo tutaj ja się karzę w tym momencie, bo sobie przypominam jakąś sytuację, kiedy to było dla mnie przykre. Odrzucenie. Dobrze, ale czy ty to robisz, czy ty jesteś tego świadkiem? Właśnie, to się dzieje. To się dzieje. We mnie. Zauważyłaś to, że to się dzieje, tak, w tobie? Ty tego nie robisz? Tego nie wiem. To kluczowe pytanie w tej chwili dla ciebie. Zobacz, jak to jest. Czy sama nie nakręcam tego? Nie, zobacz, bo my mamy mnóstwo w głowie teorii satsangowych i tak dalej, którymi możemy operować na poziomie umysłu. Mhm. I dopóki operujemy tymi teoriami na poziomie umysłu, nie ma ulgi wcale. Mhm. Ulga jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to, co mówisz, jest bezpośrednio w twoim doświadczeniu. Więc ja cię pytam, jak jest z tobą w tej chwili? Nie mogę na to odpowiedzieć w tej chwili. Nie. W tej chwili tego nie czuję. Dobrze, to pytanie, które do mnie miałeś, zadaj mi to pytanie jeszcze raz. No
złe. Pytania w pewnym momencie muszą się przydarzyć, bo one są być może tobie do czegoś potrzebne. Ja nie mówię, że to jest źle. Jak odciąć, jak zabić iluzję strachu? To już stwierdziłaś, że strach jest iluzją. Sama to stwierdziłaś. Czy no to tak. jest prawda? To nie tak. To nie twoje tak doświadczenie jest. To mówi, że ten strach jest iluzją? Czujesz w tej chwili strach? Mhm. Czyli nie jest iluzją, bo go w tej chwili czujesz. No ale czuję, ale wiem, że to ja mogę czuć, ale tak naprawdę to czuję się różne rzeczy, tak? A niekoniecznie one muszą być prawdziwe. W tej chwili twoim, broń się, w tej chwili twoim doświadczeniem jest strach i wejdź w to. To nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że tak nie jest. Mów to, co czujesz. Musisz przez to przejść w taki sposób, że jednoczysz się z tym, z tym, co też odczuwasz. Nie z głowy, tylko teraz z twojego doświadczenia. Czego się boisz? Bólu. Mhm. Ból w każdym wymiarze. Mhm. Tak, no od razu mi się ściska wszystko w środku. Mhm. Ból. Mhm. Wybierałaś ten ból długo? No, może nie wybierałam, ja go nie umiałam nazwać. I to jest ból. Mhm. Teraz widzisz, że to jest ból. Mhm. Nazwałam. Dałam mu etykietkę. Okej. Okay. Co za tym bólem jeszcze stoi? Czy stoi za nim jakaś myśl? Chyba tak. Chyba to jest ten lęk przed pustką, przed zamknięciem. Że za tym nic nie ma. Mhm. Że mnie nie ma, że znikam. I wywołuje to w tobie ból? Wręcz? Tak. Strach i ból, zdenerwowanie. To się łączy. Pod tym wszystkim tak, jest duży strach przed zniknięciem, przed odejściem, skończeniem życia. To teraz wejdź w ten ból. Nie ma innej drogi wyjścia z lęku, wyjścia z bólu, wyjścia z depresji, jak wejście w nią i nie uciekanie przez nią. Nazwanie tego nawet bólem, bólem, strachem przed tym, przed czymś, tylko nazwanie, poprzestanie na tym i przejście dalej, też jest ucieczką. Pewnego rodzaju ból i okrucieństwo, które widzimy w świecie, jest nam potrzebne, żeby przestać uciekać. No właśnie, ale jak nie mam to zgody. Na co nie ma zgody? No, na to, że to się dzieje, że to widzimy, jesteśmy świadkami jakichś strasznych rzeczy, prawda? Nie wiem. Dręczenia dziecka, morderstwa, jakichś takich naprawdę cierpienia zwierząt. To wszystko, takie, które włączają nas, naszą moralność, czy cokolwiek to nazwiemy, to nie ma na to zgody. I mówisz, że to jest potrzebne? Te rzeczy, które wywołują w nas ból i ten strach, że jesteśmy świadkami właśnie... To jest częścią tego, na co patrzysz. Jest częścią tego, na co patrzysz. Myślisz, że neutralność ma jakieś preferencje? Myślisz, że pustka ma preferencje? To jest tak, że my całe życie próbujemy żyć jedną częścią monety, dobrą. Unikając, wypierając tą drugą. Ale niestety, tutaj są te dwie rzeczy, które się cały czas przenikają. A jak spojrzysz na to głębiej, zobaczysz, że nie ma ani tego, ani tego. To jest tylko kwestia twojej głowy.
Czyli mówisz o akceptacji. Nie, nie mówię o akceptacji w tej chwili. Mówię o tym, żebyś to zobaczyła w tej chwili, żebyś była z tym. Akceptować to znaczy już ojej, przyjmij, zrób coś z tym. Nie chcę, to jest za dużo. Zobacz, co w tej chwili jest w tobie. Prawda o tobie w tej chwili jest taka, co sama powiedziałaś. Unikam bólu, boję się bólu, nie chcę widzieć cierpienia, nie chcę widzieć zła. Jeśli rozmawialiśmy o tej metaforze teatru nawet, czy przedstawienia, to tutaj się dzieje i jest i dobro, i zło. Ale i dobro, i zło jest tym złudzeniem. Dopóki widzisz to jako dobro i jako zło, to jest to złudzenie. Myślisz, że miłość, taką jaką znamy, nie jest podszyta strachem? Myślisz, że dobre działanie czasem nie jest podszyte strachem? Więc ja mówię o tej szerszej perspektywie. Chyba już rozumiem, o czym mówisz. Znaczy czuję to, może nie rozumiem, ale czuję to. Szersza perspektywa. Dobro i zło, takie silne, jest wtedy, kiedy zaczynasz to takim nazywać. Czyli chodzi po prostu o nadawanie etykietek poprzez umysł. Wtedy nadaje mu temu moc, tak? Jakby działając. Na pewno. Nazywając coś, nadajemy temu jakieś znaczenie. Ale też nawet nie chciałabym tutaj czegoś tak, nie chciałabym tutaj tego tak bardzo zamykać w słowo. Spróbuj zostać przez chwilę z tą szerszą perspektywą. Jak zostać z oddechem. Na świecie jest pełno zbawców wszechświata. Którzy chcieliby widzieć tylko jedną czy stronę. Wybierając drugą. Cała duchowość jest na tym utkana. Kolejna iluzja. Mówi się, że religia jest opium dla mas, a duchowość jest tylko większą dawką opium. Bardziej subtelną. Bardziej uduchowioną. Na dzisiejsze czasy. W dzisiejszym świecie, bo naprawdę jest jej wiele, przygotowuje nas na bardzo ciężkie czasy, także to nie dojdzie. Ale a co? No i to ci udziałam. A co? Jakie ciężkie czasy? Powiedz mi, które? Gdzie? Ach, no wiesz. Te czasy na ratuszach, takie miękkie czasy, to są ciężkie. Ach, nie będę was straszył. Słuchajcie, tak bardzo martwimy się o te czasy, te straszne czasy. A dlaczego nie możemy się pomartwić przez chwilę o to, co jest teraz? To jest ucieczka. Ja się martwię teraz. Znalezienie sobie wroga jest ucieczką. Znalezienie sobie niebezpieczeństwa jest ucieczką. W takim razie, dlaczego ta duchowość jest opium? Bo daje nadzieję. Na co nadzieję? Na lepsze czasy. Na lepsze czasy. Na uratowanie, na rozbawienie. Mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne w tej chwili, żebyśmy o tym
zostali z tym przez chwilę. Na co macie nadzieję? Na jakiej duchowości szukacie? Czego szukacie? Ucieczki od tego, co jest w większości przypadków. Tak. Ale nie ma czegoś w przyszłości i się nie da uciec. Nie da. Też o tym nie wiem. Ucieczką jest wyobraźnia o przyszłości, o tych strasznych czasach. Ucieczką jest zabijanie się cały czas myślami z przeszłości. To jest cały czas ignorancja tej chwili. Czy nam w tej chwili czegoś brakuje? Nic. Ale to jest zbyt zwyczajne, nie? Nie, to jest cudowne. To jest cudowne, że jest to takie zwykłe, jednak, że jednak jest. I czy da się tak żyć cały czas? Da się. Musimy się tylko przyłapać na tych ucieczkach. Przyłapują się ciągle. Duchowość w tym sensie jest ucieczką, jeśli w taki sposób ją traktujecie. Taka duchowość, prawdziwy satsang, to nie jest naprawdę ucieczka w zaświaty, ucieczka w miłość, ucieczka w wieczną radość. Jeśli traktujecie to zupełnie serio, to nie jest to ucieczka, tylko jest to gaśnięcie, wymieranie, umieranie. Ale jak można potrafić to serio traktować, jeżeli to się ciągle zmienia? Ciągle są te zmiany. Teraz podczas satsangu już. Ze smutku w radość, z miłości. No, nienawiść to może przesadzić, bo to jest jednak... Masz cały wachlarz kolorów, całą paletę barw i widzisz tak. Radość, widzisz smutek, widzisz wszystkie inne. Poza satsangiem jeszcze bardziej intensywnie to też. Ale zostań przez chwilę z tym. Czy możesz być tym, co się zmienia cały czas? Nie. Czy cokolwiek z tych rzeczy, na które patrzysz, jest z tobą permanentnie? Nie. Jakiś stan. Absolutnie. Zmienia się wkrótce. Ciągle się zmienia. Mnie nie ma w ogóle. Jest to trudne do zniesienia. Dla wszystkich jest to trudne. Ale taka jest rzeczywistość tutaj. Ja jedyne, o co proszę, to skieruj uwagę nie na to, co się ciągle zmienia. My ciągle o tym zapominamy, to jest tak oczywiste. No tak, ale jeżeli kierujemy uwagę na doświadczenie, ono się zmienia ciągle. Ono się zmienia, doświadczenie. Czy ty możesz być tym, co się zmienia, skoro to widzisz? Nie, tylko chodzi mi jakby o to, że czasami jakby celowo kierujemy uwagę na doznania w ciele, emocje. Tak jak przeżywasz, tak? A to jest zmienna. Ale nie rozumiem twojego pytania. No bo ja zrozumiałem, że żeby, no tak jak powiedziałeś, żeby uwolnić się od depresji i tak dalej, trzeba to przeżyć. Ja nigdy nie mówię, że trzeba nie uciekać od tego. Ale nawet nie powiedziałam, że uwolnić się od tego. Nie można się od niczego uwolnić w tym sensie. Chodzi mi o kwestię, przeżywając to, kierujemy na to uwagę jakąś. A czy możesz tego nie przeżywać? Czy możesz nie oddychać? Mogę. Dobrze, ale czy jesteś władny to zrobić, nie oddychać? To czy możesz nie przeżywać swojego życia takiego, jakim ono w tej chwili jest? Jakie masz wyjście? No, no są różne ucieczki. Na przykład? No, to wyobraźnia. Mhm. Ale nie od tego funkcjonowania w ciele w tej chwili nie możesz uciec. Więc co możesz zrobić? No ja się tym poddaję. Mhm. I co? No więc nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że jak się tym poddaję, to... Nie ma nic, co możesz dobrze zrozumieć. Co ja wiem lepiej od ciebie. Jakie masz wyjście, Paweł?
Ja mogę powiedzieć, jak jest u mnie, jak doświadczam tego, poddaję się temu, to mi pomaga, ale moja uwaga idzie w tym kierunku tego doświadczenia, które jest zmienne. I okej, okay, w porządku. Tak jest moje doświadczenie. Przynosi ci to ulgę. Wystarczy ci to? Czuję, że to nie, że to za mało. Zrobiłem taki eksperyment odnośnie tej pierwszej części. U mnie to nie poszło w senność, tylko jakby przez takie cały sen miałem zamknięte oczy i jakoś tak inaczej go słuchałem niż zwykle. I narastało mi napięcie, a jednocześnie takie wrażenie miałem, że cały ten dorobek naukowy, w cudzysłowie, jakby skończyć jakąś szkołę, słono zapłacić, a potem na końcu się okazuje, że cała ta wiedza jest w ogóle nieaktualna już. Dobrze. Zostańmy na razie przy tym, co powiedziałeś. To mi nie wystarcza. Czujesz, że można pójść dalej teraz? No, czuję, że można. Okej, okay, to zaczekaj. Dokąd znikają twoje myśli i twoje starania się? Teraz? Gdzie jesteś poza tym, co w tej chwili mnie referujesz? Kiedy nie referujesz mi tego, co się z tobą dzieje, gdzie jesteś? Jestem w miarę obecny, ale pojawiają się jakieś takie okazje. Ale co jest obecne? Obecne może być tylko to, czego jesteś świadom. Ale to, czego jesteś świadom, jest pierwszy. I sprawdź, czy tam jesteś ty. I jako co, jeśli to znajdziesz. No jakieś tu, jakaś biała tablica, na której... znaczy bezbarwna tablica, na której to się wszystko pojawia, tak jak w kreskówce. Wszystkie doznania się zmieniają. Zmieniają się, przychodzą i odchodzą. Tak jak wszystko, czego do tej pory doświadczałeś. A kiedy o tym nie mówisz, kiedy o tym nie myślisz, to gdzie jesteś? Przerwa w nadawaniu obrazu, tych wrażeń. Kto nadaje te obrazy? Kto nadaje te wrażenia? No jak mam mówić od siebie, to transmisja jest z głowy. A bywa tak, że nie ma transmisji? Kiedy cię nie ma, powiedziałeś, tak? No, krótkie okresy się.
A co to oznacza, kiedy mnie nie ma? Że jest tylko to tło. I czy jest? Czy jest? Czy pamiętasz jakąkolwiek chwilę, żeby tego tła mogło nie być? Nie. Zdarzały się okresy, że jakby tych obrazków było nagle zmalone bardzo mocno, ale tło zawsze było gdzieś tam. Dobrze, to jeszcze raz dla samego siebie. Jeszcze raz mi powiedz, jakie są cechy tego tła? Nie z głowy, tylko z tego, jak to w tej chwili jesteś w stanie zreferować. Trochę dla mnie to jest trudne teraz rozdzielić, co jest moje, a co jest, jeżeli się jakby słyszy podobne wypowiedzi. Zapomnij o tych wszystkich wypowiedziach. Ja wiem, one w jakimś sensie są w formie myśli u ciebie. Ja cię pytam, jak teraz to czujesz. Jeśli na satsangu rozmawiamy na poziomie słów z głowy, naprawdę to nas oddala od tego, o czym mówimy. Dlatego ja cię pytam tylko i wyłącznie w tej chwili. Czujesz, że jest jakieś tło do naszej rozmowy? W czym się wydarzyła ta rozmowa i wydarza ten? Co ją słyszy? Co słyszy mnie? Co słyszy ciebie? Zanim powie, aha, ona powiedziała to, aha, ja powiedziałam tamto. Ja nie chcę nawet, żebyś to jakoś bardzo nazywał w tej chwili. Chcę, żebyś z tym został przez chwilę. Bo nawykowo będziemy chcieli stąd uciec. Bo cały świat się wtedy rozpada. Jak pytasz mnie, co jest dalej? Poza ulgą, że coś nagle, z czym sobie lepiej radzę. Lepiej widzę, jaśniej widzę, co jest dalej. To w tym kierunku możesz pójść. I najszybsza droga, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, to jest zostać w tym jak najdłużej. Nie uciekając. Bo my zazwyczaj, nawet jak mamy przebłysk, takie krótkie satori, czy jakiś przebłysk tego, czy przeczucie, zostajemy z tym przeczuciem, natychmiast je opisujemy, natychmiast je nazywamy, zaczynamy się tego trzymać, mówimy, to jest nasze, ale to jest troszeczkę za wcześnie. Co jeśli ja doświadczam w ogóle dzisiaj czegoś takiego, że też te pytania, które mi zadajesz, i że jakoś nie potrafię się, mówię o dzisiejszym dniu, jakoś połapać w tym, może o to chodzi. Bo ja wcześniej jakby tu można było się wpisać jakieś techniki, tak, lub tak, to ci pomoże, i a dzisiaj tak jakbym nie wiedział, o co chodzi w ogóle. To bardzo dobrze. To dobrze. Jeśli się poczujesz bezpiecznie w tym miejscu, za wcześnie, to znaczy, że uciekłeś też. Musisz przejść przez moment, nie wiem, być może dłuższy. Nie wiem, w ogóle nic już nie powiem. Nie wiem. Niektórzy ludzie zaczynają szaleć w tym momencie. W szpitalach psychiatrycznych znajduje się wiele przypadków, którzy nie wytrzymali takiego widzenia. Powiedz z tym, że nie wiem, o co chodzi. Na przykład. Muszę wiedzieć? Nie muszę, ale... Kto by chciał to wiedzieć? No, głowa by chciała od razu wiedzieć. Na
nazwać. To jest nieuciekanie. O tym mówiłam dzisiaj, mówiąc o nieuciekaniu, nieunikaniu. Nieunikaniu prawdy o sobie. U mnie nie wiem, o co chodzi, gdzie w parze z lękiem. Czego się boisz? Że tak nie mogę sobie tego poukładać, jak ja lubię, bo mnie poukładam jak książki na półce. Powiedz mi, gdzie będzie to całe nasze, czy twoje poukładanie w kontekście ze śmiercią? Znaczy ja przeczuwam, że to może być coś wartościowego. Nie nazywam. Teraz cię pytam, gdzie to wszystko będzie? To nie jest wartościowe. Na pewno nie w taki sposób, jaki sobie to wyobrażasz. Gdzie jest co? Poukładanie w momencie śmierci? W kontekście śmierci w tej chwili pytam. W kontekście śmierci wszystkiego, co pomyślałeś, zobaczyłeś. Wyobraziłeś sobie. No nic to się. Kto by chciał tam pójść? Na tą śmierć. Całe nasze życie jest podszyte strachem i unikaniem tego, o czym rozmawiamy. Większość naszych działań z tego lęku wynika. Satsang jest spotkaniem z tym, nieunikaniem. Wszystko, co nierzeczywiste, przychodzi i odchodzi i się zmienia. Rzeczywiste nie może przestać istnieć. To nie jest w taki sposób, jaki nam się wydaje. To jest śmierć wszystkich złudzeń. Nie jednego złudzenia. Wszystkich złudzeń. Więc pytanie, jeśli chcemy pracować nad polepszaniem swojego życia, możemy pójść do psychologa, do psychiatry, do przyjaciół, poszukać w duchowości. To wszystko jakoś działa w świecie tutaj. Ale to z przebudzeniem nic nie ma wspólnego. I cały czas jest w sferze snu. Zamienię to na to, siekierkę na kijek. A to, co tutaj robimy, jest zobaczeniem tego, jak jest. Dlatego ja czasem mówię, że na satsang porywają się szaleńcy tylko. Bo tu nie chodzi o wypracowanie lepszego życia. Że lepsze życie być może się przydarzy, być może nie. I nie gramy tutaj o lepsze życie. Gramy tutaj o prawdę.
wolność. Nawet wolność to za dużo. Jeśli zostaniesz z tym, co powiedziałeś sam, że mnie nie ma przez chwilę, co to, co tak naprawdę implikuje? Skoro nie ma mnie, znam dokończenie tej historii, tak? No nie mam mnie, no przez chwilę, to znaczy, że tylko to mówię z głowy teraz, więc nie wiem, czy warto. Twoje pojawianie się i znikanie pojawia się w tym czymś, co sam zobaczyłeś. Tym czymś, to jest cały czas. I czy ty... Czym jesteś ty jako Paweł w tym czymś, co jest cały czas? Czymś, co się przydarzy. Czy masz na to jakiś wpływ? Coraz mniej wierzę, że mam. Znaczy, zależy jeszcze w jakim sensie, ale... Więc co ci pozostaje? Znaczy, coraz mniej mam zluzy. Co ci pozostaje? Sprawdzić, czy ten panterek na ekranie istnieje naprawdę, tak? Czy co istnieje? Czy ten panterek, ten rysunek na tym ekranie, czy on istnieje naprawdę, czy... Sam już powiedziałeś, pojawia się i znika. Czy nie istnieje naprawdę? Jest jak sen. Jest jak sen. Wydaje nam się, że jest prawdziwy. Doświadczam dosyć dużego napięcia i ono mi się wydaje bardzo prawdziwe. Na tym to polega, że to się wydaje bardzo prawdziwe i doświadczasz tego w ten sposób. To jest taka sprytna iluzja. Czy we śnie wiesz, że śnisz? Jesteś na 100% w swoim śnie. Potem nagle budzisz się rano. Ale miałem sen. Jak miłość mi się dzisiaj przyśniło. Jak miłość. Możemy na jawie oglądać film, też odczuwamy emocje, które tam, jeżeli to jest jakiś thriller na przykład. Niby wiemy, że to film w kinie. Przebudzenie się jest zobaczeniem, że życie też jest takim filmem, który sobie tworzysz w swojej głowie. Nie różni się od snu. Tylko jest bardziej rzeczywisty dla ciebie. Przebudzenie jest trudniejsze. Sam powiedziałeś. Skoro pojawia się i znika, to nie może być prawdziwe. A co to tak naprawdę ze sobą niesie? Bo i tak to się przydarza, i tak to życie nam się wydarzy. Ale przestajesz się traktować aż tak serio. Przestajesz trzymać się swoich wyobrażeń i swoich marzeń i swoich przywiązań. Tak kurczowo.
jest wiele poziomów złudzeń, ale tak naprawdę jest jedno jedyne. Na początku wydaje nam się, że jesteśmy tym ja. I to jest 100% serio. Jakby każde nasze doświadczenie mówi nam o tym, że to jest 100% serio. Nie może być nic bardziej prawdziwego jak to. Potem w jakimś sensie wypadamy z tego, okazuje się, no to wydawało mi się, że to jest takie prawdziwe, że to aż takie bardzo prawdziwe nie jest. Może to wszystko jest w mojej głowie. Troszeczkę zaczyna się ta iluzja pokazywać. I są coraz subtelniejsze iluzje. Potem nam się wydaje, że w duchowości tutaj już nie mamy iluzji, bo obserwujemy wszystko, skoro to widzę i tak dalej, i tak dalej. Ale duchowość też jest subtelną iluzją. Cała mistyka jest subtelną iluzją. Nawet sam obserwator jest bardzo subtelną iluzją. I nikt nie chciał go zasłać w tym miejscu. No nie, bo w tej momencie to czuję bezradność. Co czujesz? Bezradność. A co czują ludzie w depresji? Powiedzcie mi, kto z was miał depresję kiedyś? Czy jest ktoś, kto nie ma? Na niebo. Bez siły. Najgorszy jest brak zgody na to, co się wydarza. To jest najgorsze. Ale też bez siły. Głęboka. A dlaczego myślicie, i co robiliście wtedy w tej depresji? Ja spędziłem miesiąc w łóżku. Dobrze, ale czy próbowaliście uniknąć tej depresji, wyjść z niej? Ja się boksowałam z tym. Słucham? Generalnie przede wszystkim. Przede wszystkim. Nie, człowiek w depresji nie stara się. Dobrze, nieważne. Różne mieliście sposoby na poradzenie sobie z depresją. Wielu z nas miało kiedyś depresję. Ale co tak naprawdę depresja często nam próbuje pokazać i powiedzieć. Żeby się poddać? Może. Że to nie my jesteśmy kierownikiem. Że nie mamy na wiele rzeczy wpływu. Czyli tak naprawdę pokazuje nam. Zaczynamy w tej depresji dojrzewać. Zaczynamy wyrastać z dzieciństwa i zaczynamy dojrzewać. I w pewnym sensie widzimy prawdę. I naszą reakcją na tą prawdę jest totalna depresja. A co jeśli ja zostanę w tej depresji chwilę dłużej i ja z nią wytrzymam? Bo zazwyczaj robimy szybko unik, a napiję się, spotkam się z przyjaciółmi, wejdę w internet, znajdę duchowość jakiegoś nauczyciela, co ja się jakoś sobie poradzę. Ale depresja w pewnym sensie pokazuje nam nagą prawdę. Co jeśli zostanę z nią dłużej i nie ucieknę przed? Jeśli w taki sposób przejdziecie depresję, czy to, o czym zaczęłaś mówić? Bezsilność. Nie chcę mówić, co jest za. Ale jest w tym więcej prawdy na pewno niż wyprodukowywanie stanu miłości, błogości wiecznej i tak dalej. Jest nieuciekanie przed tym, co jest. Przed tym, że nie wiem. Może to dobrze w końcu sobie nie wiedzieć. Powiem szczerze, to wielka ulga. To dobrze. Pieniądze lecą z nieba. Oj, coś przegapiłem. Cały czas chcemy mieć cukrowany, różowy, kolorowy świat. I cały czas uciekamy. Dlatego mówi się, to też nie jest jakaś reguła, ale naprawdę trudne doświadczenie, czy przebycie w trudnej, jak ktoś do mnie dzwoni i czasem mówi,
Ostatnio miałam taki przypadek, mówię, słuchaj, już dzwoni do mnie chłopak i mówi, słuchaj, ja już naprawdę nie dam rady, ja już po prostu nie wytrzymam, ja się zabiję, ja mam taką depresję, taką, że jeszcze w życiu takiej depresji nie miałem. A we mnie coś w pewnym sensie się śmieje. Myślę sobie, jak dobrze, że on jest w tym miejscu, wreszcie, wreszcie. Wreszcie dotknął czegoś prawdziwego. No. Nie chodzi mi też o to, żeby się pogrążyć w tej depresji, ale żeby przez chwilę zobaczyć, co ona mi próbuje powiedzieć. Bo jeden z tej depresji może 40 czy 50 lat. Może też w tej depresji zostać. Ale wy nie jesteście chyba już w tym miejscu. No nie, niektórzy ja tylko dobrze, chcę pokazać, ale... żebyście nie uciekali przed tym, czego dotykacie. Czy to nie jest brak zgody na te emocje, które w nas są, ten brak zgody? Depresja? Nie. Bo mówi, że każdy z nas dąży do tej radości, szczęśliwości, do cukrowania życia. To się wiąże z brakiem zgody na cierpienie, na ból, na też, złe emocje. To ja od pewnego czasu, ja to nazywam skupceniem dystansu, tak mogę to porównać tylko do kibica na kibic na stadionie, który ogląda mecz i go przeżywa, reaguje na wszystko, co się dzieje podczas meczu. Jak wycofałam uwagę z meczu, no to obserwuję teraz kibica i wszystkie jego emocje, i tą radość, i złość, i gniew. Dobrze, poczekaj. Ja nie chcę, żebyście to, nie wiem, czy zrozumieliście mnie dobrze. Chodzi mi o odpowiedzialność za... zgodę na wszystko. Totalną zgodę. Myślę, że część z was mnie nie zrozumiała. Mówiąc o depresji, ja mówię o nieunikaniu. Ja nie mówię, że mamy w tej depresji zostać i po prostu pogrążyć się w tej depresji. Możemy na nią spojrzeć z daleka. Natomiast co ona nam często mówi? Ona nam często pokazuje coś, przed czym uciekamy, czego nie chcemy usłyszeć, nie chcemy zobaczyć. Tego nie wiem. Nie mam wpływu, nic nie poradzę. I zgody na to, tak jak powiedziałaś. I zgody na to. Ty nie masz niecierpienia depresji. To jest ciągła ucieczka. Tak naprawdę to jest ciągła ucieczka. Czyli depresją nie cierpię. Nie. Cały czas próbuję uciec od tego. Dokładnie. Kiedy naprawdę stanie przed tym, to znika. Dlatego też jak ktoś z was przechodzi jakieś wrażenie w tej chwili, czy to jest to strach, czy lęk, ja mówię, to wejdź w ten lęk. Bo nie ma takiej rzeczy, której nie możemy znieść. A dowiesz się o tym dopiero wtedy, kiedy tego doświadczysz. Nikt ci tego nie powie. Czyli to, że ktoś powiedzmy 50 lat choruje na depresję, wynika z tego, że ciągle próbuje z niej uciec, tak? Nie chcę zobaczyć tej... Być może nie może w tym momencie. Ale nie interesuje cię ktoś. Jesteś ty. To nie są pytania, które cokolwiek dadzą ci. Bądźcie zainteresowani, bądźcie 100% w tym sensie nawet egoistami. Bądźcie zainteresowani tylko tym, co jest tu. Raz w życiu, a porządnie. Nie przejmujcie się niczym dookoła. Co jest u ciebie? Nie no, bo szukam tego przeciwieństwa, czyli w takim razie właśnie wejście, tak. Znaczy nie chcę znowu wchodzić w te punkty ABC. W pewnym sensie to, co się otwiera, ktoś mógłby to nazwać takim skrajnym nawet egoizmem. Bo widzisz, że jesteś tylko sam i możesz sobie na to pozwolić. Dziwnie się dzieje, że nie masz ochoty krzywdzić nikogo, ani wyrządzać żadnej krzywdy. Po prostu tak się dzieje naturalnie. Ale w pewnym sensie wreszcie jesteś na swoich nogach. Słucham? I to jest, dlatego to jest taka ulga. W pewnym sensie. Ale ja kiedyś słyszałem od osoby, która nawet specjalnie się nie wgłębiała w jakieś rozważania nad sobą, tylko coś tam w pewnym wydarzeniu, mówi,
w sumie dobrze, że to się stało, bo ja już się mogę przestać tego bać. Dlatego, kiedy umieramy za życia, kiedy umierają nasze iluzje, możemy przestać się bać śmierci, najgorszych rzeczy, okrucieństwa. To są nasze wyobrażenia, które my się boimy. Wyobrażamy sobie, jak to kiedyś ktoś cierpiał, jakie to było kiedyś gdzieś cierpienie. Czujemy nasze własne. Ale bez wejścia w to, wszelkie próby ominięcia będą przedłużały tą agonię. Chcę zapytać o opór, bo mi już padło, że jedyna rada to jest nie opierać się. Ja doświadczam dużo oporu wobec różnych rzeczy. I raz tak sobie przyszła mi taka myśl, że właściwie ten opór, którego doświadczam, jest też częścią mojego uwarunkowania. I właściwie super. Mogę z nim zrobić. Okej, okay. I to jest bardzo dobre, co powiedziałaś. Tak, widzę, że mam opór, to jest część mnie w tej chwili. Pozwalam na to. To o tym chciałam powiedzieć, co właśnie powiedziałaś ty. Bardzo dobrze. Super. Zauważyłam, że u mnie dzieje się coś takiego. Zauważyłam ten schemat. Oporem byłoby niezauważenie tego też. Ale jednak jest jakiś opór przeciwko istnieniu tego oporu. No tak, bo chciałoby się, żeby tego oporu nie było. Brak oporu jest rozwiązaniem wielu problemów. Nie no, opór robi konflikt. Nie unikanie, nie wymijanie. Słowa klucze. Jeszcze raz wrócę do depresji, jakbyś tak dzisiaj nie trzyma mnie to słowo. Nie wiem, dlaczego ktoś z was może tutaj mocno siedział ostatnio w depresji, bo po prostu przechodzą te myśli przez moją głowę. Ale wiecie co, dziewczyny? Patrzę na was i wiem, że u was to się dzieje, obydwu. I jak dzisiaj na was patrzę, to jesteście inne jak wczoraj. Wczoraj to po prostu ta medytacja to była jakaś tortura. Wczoraj było tyle bólu. Wreszcie ktoś mówi do rzeczy. Nie, tyle bólu wczoraj i to właśnie nie chciało odejść, nie chciało umrzeć. Właśnie ci trzymało tego bólu. Bo przestałaś się, zbranić. I już gotowa na śmierć to. Depresja, oświecenie. Śmierć. Oświecona depresja. Oświecenie, ostateczne rozczarowanie. Wolność od tych wyobrażeń, od czekania. Ach, jak to będzie. Będę nauczać. Będą mnie słuchać. Będę w telewizji. Będę uzdrawiać. Boże, wszyscy się będą męczyć, a ja nie. Nie będę się już więcej męczyć. Nie będę się już męczyć. I wszystkim jeszcze powiem. Wiem, jak to jest się nie męczyć. Nie powiem. Nie powiem. Niech sami się męczą. A co? Wiecie co, tak sobie teraz uświadomiłam, że to ty, Marta, poruszyłaś mnie tym. Kilka lat temu, dosłownie, w dosłownym tego słowa znaczeniu, straciłam wszystko, co bardzo kochałam. Straciłam dzieci, męża, dom. Zostałam w tym
tak sobie myślę teraz. To, co też Patrycja, ty powiedziałaś, że czasem sięgamy takiego dna, naprawdę takiego totalnego. I to było moje takie dno. Po prostu to mi uświadamia, że w życiu może spotkać nas wiele rzeczy, naprawdę. Trudnych rzeczy, bardzo trudnych rzeczy, takich, których nie jesteśmy w stanie znieść. Ale to daje nam taką ogromną siłę. Wszyscy mi się pytali, ale czemu nie płaczesz, nie ryczysz? Nie wiem, krzycz, walcz. A ja po prostu... Ja się nie bronię przed tym. I wiem, że przez długi, długi czas było tak, że broniłam się przed trudnymi rzeczami, przed cierpieniem, przed samotnością, bo wyobrażałam sobie, że życie to polega tylko na miłości, radości. Chciałabym, żeby tak było w moim życiu. A życie jest tak dużo. Dlatego może mi jest łatwiej czuć tą przepływowość przez mnie, przychodzących i odchodzących rzeczy. Często tak jest, że osoby, które przeszły tego typu trudne doświadczenia, no, są w stanie zobaczyć po czasie złudzenie i iluzję tego, a przez to są bardziej wolne. Dlatego w tym sensie nawet patrząc, trudne doświadczenia naprawdę pokazują, oho, za chwilę będzie coś fajnego. Przestańcie się bronić. To nie jest reguła. Ja nie chcę stworzyć teraz reguły, okej? To im więcej cierpię, tym jestem bardziej uduchowiony. Nie ma reguł. Ale tak się dzieje bardzo często. Ja bym poszedł z tym dalej. Nawet depresja jest wtedy fajna. Wiesz, jak się to wszystko przeżywa, jak się to przeżyło, takie ciężkie sprawy, to jak jesteś w tej depresji, to tam po prostu smakujesz tę depresję. Ona ma taki zupełnie inny wymiar, taki bardzo głęboki wymiar. Wtedy jesteś tą depresją po prostu i wiesz, że to jest depresja i że ona się skończy także. To, co tutaj mówimy, to jest taka radosna nowina.